Cześć, Sunny! Chcesz zobaczyć coś fajnego? Cześć, tato! Jasne! No to patrz! Całkiem nieźle, co? Jak to zrobiłeś? Ale z ciebie, showman! To wszystko ten gadżet! O, ja też chcę spróbować! Daj mi! Gotowa? Uwaga! Bańki! To najlepsza rzecz, jaką w życiu widziałam! Pap, pap, pap! Uhu! Ale ich dużo! Popękaj je wszystkie! Jakie ładne! Masz, teraz ty! Wow! Co za odpowiedzialność! Tylko popatrz, tato! Mogłabym tak się bawić bez końca! Jak to w ogóle działa? Zaraz! Bańki wylatują mu z tyłka! Zwariowane! Ja też tak potrafię! Chcesz zobaczyć? Co? Nie ma mowy! Nie rób tego, Sunny! Za późno! Ostrzegałem cię! Cóż, każdemu się zdarza? Chyba zostawię to temu maluchowi, bo przynajmniej ładnie pachnie. Bardzo słusznie. Mamo, zobacz, co narysowałem! Nie! Popatrz na mój rysunek! Wow! Oboje jesteście bardzo utalentowani. Mam w domu dwóch małych artystów. Brawo! To istne arcydzieła. Pokażcie mi je. Dziękuję. Wow! Jestem z was bardzo dumna. Zasługują na to, by znaleźć się na ścianie. Chcę je widzieć każdego dnia. Zróbmy mamie niespodziankę. Dobry pomysł. Na pewno się ucieszy. To moje najlepsze dzieło. Dobrze nam idzie. Co dalej? Stół! No, jest taki nudny. Już wróciłam. Co tu się stało? Cześć, mamo! Moje mieszkanie? Wszystko pobrudzone. Coście narobili. Co się dzieje? Katastrofa. Nie mogę w to uwierzyć. Ja mam pomysł. Tak jest. Wykorzystam folię spożywczą. To powinno się udać. Czas zabrać się do pracy. Wyłożę wszystkie powierzchnie folią. Będzie działać jak bariera ochronna. Rozwinę ją nawet na ścianach. Teraz możecie rysować sobie dowoli. Myślisz, że to podstęp? Zaryzykuję. Czuję, że żyję. Wreszcie mogę się wyrazić artystycznie. Uhu! Nie przeszkadzaj sobie, tato. Czy ktoś coś powiedział? Pewnie mi się zdawało. Uwielbiam to. Mogę rysować cokolwiek, gdziekolwiek. Popatrz, mamusiu. Świetnie sobie radzisz, kochanie. Uff, nie trzeba przemalowywać salonu. Ha, kiedy zmieniliśmy wystrój? Podoba mi się. Dzięki, mamo. Bawcie się dobrze. Jesteś najlepsza, mamo. Gdzie są moje farby? Świetne ujęcie, Sunny. Pamiętaj, spokój i precyzja. Tak jest! Doskonałe trafienie! Sza-la-la-la-la! Publiczność szaleje! A teraz solówka! Dawaj, ciadu! Zobaczymy, czy dzisiaj biorą! Chyba coś złapałaś! Przyciągaj! Nie poddaję się bez walki! Berek! Nie złapiesz mnie! Nie jestem w formie! Wracaj tu! Muszę na chwilkę usiąść! Za stary jestem na takie wybryki. O, a tak fajnie się bawiliśmy. Ale to nic. Załóż to, tato. Bzyk, bzyk. Na razie się popatrzę. Tam, daj spokój. Wstawaj. Pobaw się ze mną. Daj mi odsapnąć, Sunny. Ale tato. Muszę ją czymś zająć. Co to takiego? Wygląda interesująco. Położę na stole. Przygotuję sobie pisaki. To dla nich dobre miejsce. I już mogę rysować. Tylko co? To mi się przyda. Wkładam płytkę i obracam, aż znajdę odpowiedni obrazek. Nie. Nie. Żaden z tych. Sprawdźmy inną płytkę. Ciekawe, co jest na tej. Wow, patrzcie. Urocze zwierzątka. Z chęcią je narysuję. Lepiej zgaszę światło. Teraz wystarczy przekalkować obrazek. To bardzo proste. A jak świetnie wygląda.
Zostawię trochę miejsca na plamki. Teraz mogę je wypełnić. Najważniejsze to nie wychodzić za linię. Następnie poprawię zarysy. Fajną ma buźkę. Wszystko gotowe! Jaki słodki kociak! Tato, popatrz! Tato, obudź się! No dobra, niech się zdrzemnie. Narysuję coś innego. Na przykład słonika. Wyższy poziom trudności. Nie mogę się oderwać od tej książki. Cześć, kochanie. Chłopcy są grzeczni. Widzę, że ładnie się bawią. Chcecie zagrać w fajną grę? Nazywam to sprzątaniem. Na pewno wam się spodoba. To wcale nie jest zabawne. Ups, coś spadło. Ale to bałagan. Mówiłem ci, żebyś używał talerza, tato. Dwoje się i troje. Już wolałbym siedzieć u dentysty. Co my jesteśmy? Tania siła robocza? Mam już dość. Mniej gadania, więcej sprzątania. Jak wam idzie? Hej! Wciąż taki sam bałagan. Co robiliście? A myślałam, że to takie sprytne. Hej, ta taśma daje mi pewien pomysł. Mam nowy plan. Tak, to może zadziałać. Nie ruszajcie się, chłopcy. Przepraszamy, mamo. Nic się nie stało. Wyciągnijcie ręce przed siebie. Zaufajcie mi. Owinę wam taśmę wokół dłoni. Właśnie tak. Co jest grane? Mamie chyba odbiło. Będzie fajnie, obiecuję. Teraz wokół brzuszka. Nie wierć się, to nie potrwa długo. Lepka strona ma być skierowana na zewnątrz. Chyba gotowe. I co teraz? Spróbujcie posprzątać jeszcze raz. No dobrze, zaczynamy. Tego się nie spodziewałem. Wszystko lepi mi się do rąk. Ale super. Mama, to ma genialne pomysły. Świetnie sobie radzicie. Uhu! Kręci mi się w głowie. Już pozbierałem. Ha? A to co? Jestem bogaty. To rozumiem. Wszystkie klocki są moje. Patrzcie. To wspaniała zabawa. Uhu! Ale ich zgarnąłem. I jeszcze to. Mam je. Wow, wreszcie czysty pokój. Jestem z was dumna, chłopcy. Napracowaliście się, więc zasługujecie na nagrodę. Wow, nieźle. Zaraz, gdzie są moje wąsy? Tego szukasz, tato? Hej, oddawaj. I tak musiałeś się ogolić. Proszę, Annie, załatw się tutaj, dobrze? Nie, nie chce mi się, boję się sedesu. Robi straszne dźwięki, chce mnie połknąć. I on jest strasznie zimny, to bardzo nieprzyjemne. Tam jest lodowa księżniczka, mieszka w środku i rzuca zaklęcia. Zimno mi, nie znoszę sedesu, nie załatwię się. Zimno? Bardzo mi przykro, kochanie. Już dobrze, wymyślę coś, żebyś nie marzła na sedesie. Te pomponiki na spince. Chyba wiem, co zrobić. Muszę coś zaradzić, żeby deska klozetowa nie była zimna. Wykorzystam te pomponiki i pistolet na klej. Okleję dokładnie całą deskę. Proszę, Annie, może teraz? Teraz nie powinno być zimno. Juhu, nie marznę, jest mi ciepło. Uwielbiam nowy sedes. Ups, muszę spuścić wodę. O, to lodowa księżniczka. Próbuję rzucić zaklęcie. Ale to jej się nie uda. Odejdź stąd, paniusiu. O, jak ona śmie. O kurczę, krojenie cebuli to coś strasznego. Cały czas płaczę. Oczy mnie szczypią. Jaha! O, mama coś kroi. A, nudzę się. O, a to co, patelnia? A, to może być tarcza. Hehe, mam też miecz, jestem wojowniczką. Mamo, spójrz, obronię nas przed złoczyńcami. O, a co robisz? Kroisz cebulę? Hej, au, ała, oczy mnie bolą. Mamo! Ojej, córeczko, to od cebuli. O, masz szklaną tarczę. Wpadłam na coś. Potrzymaj przykrywkę, a ja założę ci kaptur. Naciągnę go na głowę i tarczę. Ścisnę i zawiążę. Tada, jestem rycerką, prawda? Tak, jesteś najlepszą rycerką w całym domu, to znaczy w zamku. Na pewno znajdę kogoś, kto coś ode mnie kupi.
Może w tamtym domu. W środku jest kobieta i dziecko ubrane w coś. Chwileczkę, źle to trzymam. A to co? Cebula? Ta pani płacze przy krojeniu. To świetna okazja, żeby coś jej sprzedać. Na pewno uda mi się ją przekonać i zarobić. Dzień dobry, o co chodzi? Dzień dobry, mam wynalazek w sam raz dla pani. To szatkownica do warzyw. Wystarczy je wrzucić i poszatkować. Świetnie się sprawdza przy cebuli. Płacze pani, kiedy je kroi? Wystarczy je wrzucić, poszatkować i nie uroni pani ani jednej łzy. No, tego właśnie potrzebuję. Proszę bardzo, tyle powinno wystarczyć. Widzi pani cenę na tym urządzeniu? Przykro mi, ale nie mam więcej pieniędzy. No dobrze, niech będzie. Proszę, a to szatkownica. No, ale się cieszę z nowego urządzenia. Dzięki niemu krojenie cebuli będzie znacznie łatwiejsze. Wrzucę kawałek do pojemnika. Teraz przykręcę wieko i nacisnę przycisk. O, rety niesamowite, szatkuje cebulę na moich oczach. Idzie mi znacznie szybciej niż krojenie nożem. Poza tym mogę to robić jedną ręką, a drugą się bawić. To moja ulubiona gra. Kochanie, masz gorączkę. Przeklęte choróbsko. Otulę cię, żeby ci było wygodnie. Załóż grube skarpety i czapkę, żeby ogrzać głowę. Proszę, teraz podam ci lekarstwo. Ha? A to co? Czy to jedna ze skarpetek Annie? Mamo, nie chcę nosić do luciuchów. No dobrze, to przynajmniej połknij syropek. Naleję ci trochę na łyżeczkę. Proszę bardzo, otwórz buzię. Nie. To dziecko mnie doprowadzi do szału. No już, patrz, leci samolocik. Nie, nie ma mowy. Ech, nie znoszę syropu. Cucy. Aciu. Uwielbiam lizaki. Nie wolno, zaszkodzą twojemu gardłu. Nie znoszę chorować. Jesteś dla mnie niedobra. Jasne, jasne, bo próbuję cię wyleczyć. Chwileczkę, może podam jej lekarstwo za pomocą lizaka. Zamoczę go w syropie na gardło. I obtoczę w posypce, żeby nie poczuła smaku. Eni, córeczko, mam coś dla ciebie. To lizak, tak jak chciałaś. Uhu, uwielbiam lizaki. Dawaj. Pycha. Arcik. Oj, no cóż. Mamusiu, masz posypkę we włosach. To najlepszy program na świecie. Witamy, kochani widzowie. Mamy dla was propozycję. Czy poszukujecie nowego sposobu na parówki? Ten wynalazek jest do tego idealny. Widzicie? O, mamo, spójrz, ja to chcę. Chcę parówkę. Popatrzę. Nie potrzebujemy tego urządzenia. Poczekaj, przyrządzę parówkę na patelni. Najpierw wbiję jajko. Gotowe. Teraz nadzieję parówkę na patyk. Świetnie. Teraz obtoczę ją w jajku. Wystarczy porządnie nią obracać. Ojej, nie tego się spodziewałam. No dobrze, spróbuję inaczej. Parówka na patelni. Wyleję na nią ubite jajko. Dobrze, jajko się ścina. Wezmę łopatkę i je zawinę. No dalej, przyklej się wreszcie. Czemu to nie działa tak, jak ja chcę? Pst, mała, twoja mama musi to mieć. Chyba nikt nas nie widzi. Nikomu o tym nie mów. Proszę, po prostu to weź. Mamusiu, spójrz, usmaż parówkę w tym. A skąd to wzięłaś? Nie wolno mi mówić. Proszę, użyj tego. No dobrze, spróbuję. Wbiję do środka jajko. No proszę, wrzucę je do środka. A teraz parówka. Włożę do środka i zacznę obracać. Trzeba chwileczkę poczekać. Wszystko musi się usmażyć. Nie chcemy surowego jajka. Gotowe. Wyciągnę i zobaczę, jak wygląda. Smakowita. Proszę, córeczko, smacznego. Jakie pyszne. Apetyczne. Ja też spróbuję. Ciekawe, kto to może być. Tak, o co chodzi? Przyniosłam fakturę za urządzenie do parówek. O, rety, jakie ono drogie. Proszę poczekać. Po prostu je zwrócę. Chwileczkę, najpierw je wyczyszczę. Co? Nie chcę tego urządzenia, tylko kasę. Kochanie, co tu się dzieje? Założyłaś moje maseczki swoim zabawkom? Tak, i sobie. Bawię się w kosmetyczkę. A, no tak, ale to są moje rzeczy. Widzę, że wszystko zużyłaś. Nawet plastry na wypryski. Tak nie wolno.
Muszę z nią porozmawiać. Eni, nie bierz moich rzeczy bez pytania. To moje, bawię się w kosmetyczkę. Oddaj mi to. Weź tę małą temperówkę. Ha, wiesz co? To jest olbrzymie. Ciekawe, czy nadaje się do krojenia warzyw. Teoretycznie ogórek jest owocem, ale nie szkodzi. O, a to co? Urządzenie działa tak, jak myślałam. Pokroiłam nim całego ogórka w plasterki. Teraz mogę sobie z niego zrobić maseczkę na twarz. Świeży ogórek odmładza skórę. Od teraz będę mogła robić swoje własne maseczki. Mamo, patrz, co narysowałam. To kwiatek. O, przekąska. Jestem głodna. Smaczny ogórasek. O, Eni, z tobą nie sposób się nudzić. Co tu robić? Tak dłużej być nie może. Jest na to tylko jeden sposób. Nie ruszaj się. Tak, to ja. Pewnie zastanawiacie się, jak do tego doszło. Włączmy pauzę i nieco przewijmy. To długa historia. Łapcie za popcorn, historia wkrótce się rozpocznie. Wow, to jest niesamowite. Hej młody, co tam? Cześć tato. Pyszny banan. Czekaj. Patrz, jak siedzisz, Justin. To nie jest dla ciebie dobre, garbisz się. No już, synu, musisz siedzieć prosto. Od razu lepiej. Dzięki, tato. To obowiązek rodzica. A teraz uraczę się bananem. Baw się dobrze, tato. Uda się! Wygram! Hej, jak leci? Chwileczkę, grałeś cały dzień? No jaha. Nieważne. Chwileczkę, co ja robię? Koniec, czas do łóżka. A to ci dopiero. Nie jest dobrze. Jego mama się wkurzy. Muszę coś z tym zrobić. Ej, co to ma znaczyć? Justin, usiądź prosto, mówię poważnie. Co tu robić? Tak dłużej być nie może. Jest na to tylko jeden sposób. Nie ruszaj się. To twoja wina, Justin. Próbuję ci pomóc. Owinę cię pasem i zapnę go z tyłu w ten sposób. Proszę, tak lepiej. Właściwie to całkiem niezłe uczucie. Dzięki, tato. O, udało się. Wracam do łóżka. Słodkich snów. I wciąż to noszę. Patrzcie na to. Chwileczkę, myśleliście, że on... No weźcie się, to szczęśliwe zakończenie. Ale super, mógłbym to robić cały dzień. Czuję, że żyję. W przeciwieństwie do tych zabawek. Ale teraz mi smutno. Nie ma już nic do zniszczenia. O, cześć. Te chipsy są takie dobre. Choć trochę się ubrudziłem. Co leci w telewizji? Ha, klasyk. Czy jest coś lepszego niż leniwy dzień? O, skończyły mi się chipsy. Dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom? Chyba muszę iść do sklepu. Momencik. Jestem źle ubrany. Ach, pójdę się przebrać. O, od razu lepiej. O nie, Chris, nie zrobiłeś tego. Zrobiłem i cieszyłem się każdą chwilą. Co o tym sądzisz? Nieźle, co? Dlaczego to zrobiłeś? Patrz na to. Ups. Moją torebkę też pociąłeś? I pieniądze. Co z tobą nie tak? Rozchmurz się. Cóż mogę powiedzieć? Jestem artystą. Hej, Justin, patrz na moją koszulkę. Tobie też mogę zrobić. Doprowadzasz mnie do szału. Oddychaj. Chyba wiem, co robić. Muszę z powrotem założyć moją poplamioną koszulkę. Dawaj te nożyczki. Trzeba dokonać kilku przeróbek. To było proste. Teraz ją zdejmę. Ale nie do końca. Zawiążę supeł na koszulce i tak powstała świetna torba na zakupy. Całkiem pojemna. Nie dotykaj tego, okej? Muszę lecieć. To chyba ja go tak natchnąłem. Dokończę swoje dzieło. Nudne te zabawki. Nie ma nic ciekawszego do roboty? O, to popyt? Wybierz jedno. Tylko które? Nie, nie chcę się tym bawić.
Ale wybredna. Muszę coś wymyślić. A co powiesz na... te rurki? O, dawaj! Ale się rozciągają. Wow! O, dawaj więcej! Jaka długa! Gdzie ona się podziała? Może weź te... słomki? Ale patrz! Najpierw oderwę górę, a potem dół. Tada! Mini poptub! Wow! Weź je! Czuję się jak wielkolud! Zobacz! Fajne, co nie? No! Weź jeszcze! No dalej, już prawie! Hej, zrobiłem ci kakao! Nie dzięki, mam to! O, ale no dobra, nieważne. Ha, tak, mam! Patrz, co znalazłem, zagramy? Serio, tato? Jestem zajęta. Okej, skup się. Chcesz porzucać na dworze? Tato, nie widzisz, że gram? No widzę, wybacz. Co się stało? Okej, nic takiego. Gdzie to W? Nie! Jak to się stało? Co się dzieje? Pokaż no, kochane dziecko. A, już wiem. Co jest? Tato? Ha, ha, nareszcie zabłysnę. Wow! Odsuń się. Weźcie długopis 3D. I pokryjcie wadliwe przyciski na klawiaturze. Następnie nanieście kolejną warstwę, tym razem z literą. Ładne pismo. Jak nowa. Nawet spoko wygląda. Sprawdźmy. Ach, przypomniały mi się stare czasy. Dobry jesteś, tato. Ale jestem głodna. Ja też. Zamówimy coś? No. Pusto. Wow, ale szybka dostawa. I co teraz? Wiem, patrz. Okej, jakoś to ogarniemy. Udało się, ekstra. Akurat tyle nam trzeba. Wezmę to. A, no tak, proszę. Ale super. Wow, patrz jak pysznie wygląda. Ale ich dużo. Wsypię do miski. Mniam. Co ty wyprawiasz? Przestań. Po jednym. Nie bądź oblechem. Ach, niech ci będzie. Czekaj. Mam lepszy pomysł. Przełóżcie miski do miseczek. I je rozpuśćcie. Następnie wlejcie ciecz do lampki. Zaczekajcie, aż zastygnie. I wlejcie kolejne kolory. Wow, tęczowa galaretka. Skosztujmy. Dzięki. Ja pierwsza. Pycha. Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Tylko spokojnie. Co jest? Kto mi zawinął pieniądze? No kto? Mogę to wyjaśnić, ale najpierw skosztuj tej galaretki. Śniadanie gotowe. Hej, mamo. O, dzień dobry. Zrobię ci śniadanko. Aha, żebyś szybko rósł. Jeszcze mleko. Smacznego. Płatki? Fuj. Jak zwykle. Mamy coś innego? O, zdrowe owoce. Proszę. Czekolada? Oddawaj. Jedz owoce. Ach, chyda. Wolę czekoladę. I umyj tą buzię. Żelki. Skąd to? Skąd... Nieważne, wypluj je natychmiast. No dobra.
i do kosza. On mnie kiedyś wykończy. Co to? O, mam pomysł. Napełnijcie foremkę pire owocowym. Wybierzcie swoje ulubione owoce. Następnie wbijcie w środek patyczki. I włóżcie foremkę do zamrażarki. Wymijcie lody i włóżcie je do większej foremki. Zalejcie wszystko mlekiem. I z powrotem do zamrażarki. Teraz pokryjcie je czekoladą. I dodajcie posypkę. Zdrowe, odżywcze śniadanie. Nie chcesz płatków ani owoców, to może to ci posmakuje. Serio? Ekstra! To będzie moje ulubione śniadanie. Pycha, mamo! Skarbie, już czas, żebyś zaczęła korzystać z toalety. Toalety? Nie, nie znoszę jej. Kochanie, tak trzeba. Nie wygłupiaj się. Hej, nie płacz. Nie, nie, nie. Muszę jakoś ją do tego zachęcić. Chwileczkę. Ma swoje popyt. Skarbie, pożyczam na moment. Wyciągnę pojedyncze bąbelki i poprzyklejam je na całej desce. Na tym nie poprzestanę. Przytwierdzę je też na górnej części. Wypełnię nimi całą wolną przestrzeń, nawet przy spłuczce. Wow, ale super. Wygląda jak popyt. Jej, już lubię toaletę. Jest super. Pop, 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 pop. Spłucz. Brawo, skarbie. Uf, lepiej już pójdę. Dziś akcje poszły w górę, a potem w dół. Wow, ale przynudzają w tych wiadomościach. Sprawdzę, co leci na innych kanałach. Przejdźmy do kolejnego produktu. Mamy dla was ten oto samochodzik. Klasyka gatunku. Nakład jest oczywiście ograniczony, więc nie zwlekajcie. Musicie mieć go w swojej kolekcji. Nie jest to zwykła zabawka, o nie! Jest zdalnie sterowany, a pilot z łatwością zmieści wam się do kieszeni. Wow! Cały pakiet możecie mieć za jedyne 100 zł. Nie zwlekajcie! Mamo, proszę, kupisz mi go? Proszę, 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 mamo! O, Rety, jest taki drogi, ale Jared tak bardzo go chce. Sprawdzę, ile mam gotówki. Och, jej! Mamo, nie masz więcej kasy? Okej, nie potrzebuję autka. O, Rety, taki dobry z niego chłopiec. Udaje, że mu nie zależy. Ale ja wiem, że jest rozczarowany. Chwila, je ciasteczka, które mu upiekłam. Wpadłam na świetny pomysł. Muszę tylko przeszukać tę szufladę. O, jest. Wiedziałam, że ją tu znajdę. Jared, skarbie, mam coś dla ciebie. Jeśli to nie tamten samochód, to tego nie chcę. To nie on, ale dzięki temu uzbierasz na niego pieniądze. Mam tę monetę i mogę nią nakarmić tego malucha. Czyż to nie urocze? Pomoże ci oszczędzać. Wow, zjadł monetę. Też chcę go nakarmić. I oto cała filozofia. Nakarm go porządnie, a będziesz mógł kupić sobie autko. Proszę! O rany! Brzmi, jakby był pełny! No pewnie. Zobaczmy, ile zebrałeś. Dobra, oto wszystkie pieniądze. Och, sporo. Może tyle wystarczy. Zaraz wracam. Patrz, co mam. Tada! Nowiutki samochód specjalnie dla ciebie. Wow! Mam nowe autko! Dzięki, mamo! Dzięki, skarbonko! Mua, mua, mua. Och, kochanie, świetnie się spisałeś z oszczędzaniem. Ale ten ogórek świeżo pachnie. Skroję go do sałatki. Hej, tato! 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 Co się dzieje, Lizzie? Nudzę się! Pobawisz się ze mną i potworkiem? Kochanie, robię sałatkę, więc teraz na pewno nie. Tato, tato! Porysuj ze mną! Mam tu papier! Lizzie, kroję warzywa na sałatkę! Jestem zajęty! Tato, tato! Patrz! Narysowałam cię, widzisz? Skarbie, to bardzo ładny rysunek, ale tatuś nie ma teraz czasu. Tata jest okropny! Jeszcze będzie żałował! Tata to stary nudziarz! Na, 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 na! Uch! Muszę dokończyć tę sałatkę, rozumiemy się? Nie,
Mam twoje pomidory! Skarbie, daj spokój, potrzebuję ich! Nie złapiesz mnie! Nie złapiesz, jestem szybka! Oddaj mi je, nie będziemy się bawić! Posłuchaj, jeśli chcesz coś zrobić, możesz zjeść zdrową przekąskę! No dobra, ale nie chcę tej skórki! Za twarda! Nie schodzi! Potrzebuję pomocy! O, nóż! Chyba nie jest wystarczająco duży! Hej, tu leży jeszcze większy nóż! Nie, za mały! O! O to mi chodziło! Ten topór jest ogromny! Chcę go! Chodź tu, toporku! Nie! Stój! Ani kroku dalej! Uff, nie potrzebujesz go! To przesada! Patrz, pokażę ci, jak to działa. Mam tu inne jabłko. Wystarczy kręcić uchwytem, a obieraczka ściągnie skórkę. Równiutko, szybko i łatwo. I gotowe. Wygląda smacznie, aż wezmę sobie gryza. Wow, proszę o obieraczkę. Nie dziwię się. Oto ona. Baw się dobrze. Jej, wystarczy tym kręcić. Patrz, obiera mi jabłko. Ach, skórka zniknęła. Dzięki, tato. Nie ma za co. Śmiało. Możesz zjeść całe, jeśli masz ochotę. Chcesz też trochę sałatki? Nie ma sprawy. Dorwij go! Teraz ty! Uff, to strasznie ciężka praca. Jestem zmęczona. Och, ale on się ładnie bawi. O, prawie zapomniałam. Roślina potrzebuje wody, żeby nie wyschła. Musi być odpowiednio nawodniona. Wow, a masz, lamo! Auto cię dorwało! Tyle chyba wystarczy. Och, muszę jeszcze trochę poodkurzać. Mama poszła do drugiego pokoju. Okej, gołąb walczy z kaczuszką. Haja! Bierz go! Nie! Co to było? Chyba coś upadło. O nie, mój kaktus! Ups, o nie, zrzuciłem roślinkę. Nie martw się, mamo, naprawię to. Stój, Jared, nie! Naprawię roślinkę. Nie, Jared! Auć, to bolało! O nie, mój palec! Au, 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 au! Mam w palcu kolec, mamo! O, rety, muszę coś zrobić. Tylko co? Zaraz, odkurzacz. Hej, to może zadziałać. Z tym przyrządem na pewno wyciągniemy kolec. No już, Jared, już. Tylko nie płacz. Pomogę ci. Nie ruszaj się. Och, skarbie, nie płacz. Już dobrze. Hej! Nie ma go! Palec mnie już nie boli! Jesteś najlepsza! Walka ptaków! Cieszę się, że już po wszystkim, ale obowiązki chyba nigdy się nie skończą. Tak! Jestem najlepszy w tę grę! O nie! Znów przegrałem! Muszę zacząć od nowa! Tym razem na pewno mi się uda! Opaska, rękawiczki i słuchawki! Wygram to! Okej, lecimy! Tak, świetnie mi idzie. Wygrywam. A masz. I proszę, kolejny level. Uff, jest ciężko. Tak, dotarłem do ostatniego poziomu. Tak, wygrałem. Wiedziałem, że jestem najlepszy. Hej, chwileczkę. Co tam jest napisane? Przegrałem? Ale... Jared, co się stało? Co się dzieje? Coś cię boli? Przegrałem, widzisz? Grę? No cóż, może teraz pobawisz się tym? Nie chcę tego loda gniotka! Och, jak mogłabym mu pomóc? Ach tak, tu jest lód w rożku. Chyba mam pewien pomysł. Skarbie, pożyczę to na chwilę. Wracam za sekundę. Mam tu okrągły kawałek pianki. Złożę go w ten sposób i przykleję do etui. Przydadzą się też balony i gąbczasta piłeczka. Są urocze. Je też przykleję do etui. I już. Jared, wróciłam. I mam dla ciebie niespodziankę. To chyba fajnie. Wow, a co to takiego na moim etui? Ale ekstra. Dzięki, mamo. Jesteś super. O, patrz. Zielony ludzik ma pryszcza. Wycisnę mu go. Wow, dzięki, mamo. Tego nie było w planach. Cóż, baw się dobrze, skarbie. Wracam do łóżka. Uff, to był długi dzień. Chciałbym już się odprężyć. Chwila. Co tam leży na podłodze? To jakieś błoto? Nie, to chyba pestki. Pestki arbuza. Zobaczmy. Jak się tu znalazłem? Znów jestem gdzie indziej? Co do? No tak, pestki prowadzą w tę stronę. Chyba jestem blisko. Wow, co się dzieje? To prawdziwy owoc? Szaleję za arbuzami. Och, och.
O! Hej, tato! Chcesz kawałek? No dobrze, chyba czeka cię sprzątanie, Lizzie. Nie ruszaj się, wytrę cię. Jesteś cała brudna. Rany, sporo tu soku z arbuza. Wycisnę go. Wow, patrzcie, ile tego jest! Prawie cała szklanka. Fuh, nie do wiary, jak ona potrafi nabałaganić. Widzę kostkę Rubika. Chyba mam pewien pomysł. Pomyślmy. Tak, zainspirowała mnie. Wyjmę krajalnicę do arbuza. Tutaj jest. Uwielbiam ten przyrząd. Przejadę nią po arbuzie. Patrzcie, jak fajnie kroi. Teraz wystarczy przełożyć kawałeczki na talerz. Skroję trochę więcej. Bardzo duży ten arbuz. Czas na wykałaczkę. Nieco prostsze narzędzie. Oto gotowe do spożycia kostki arbuzowe. Proszę. Jej, arbuz! Mój ulubiony owoc! Słodki i soczysty. I nie brudzę sobie rąk. Cieszę się, że ci smakuje. Uwielbiam świeżo wyciśnięty sok z arbuza. Chcesz trochę? O, wow! Patrzcie! Ha, ha, sprytne i zabawne! Hej, tato! Wróciłam ze szkoły! O nie, jestem głodna! W brzuchu mi burczy! Robi się tam głośno! Tato! No dobrze, zdejmij plecak, usiądź przy stole i nałóż śliniak, żeby się nie pobrudzić. Rozłożę talerze i biorę się do pracy. Pokroję tego ogórka. Do dzieła! Uch, tato! Źle to robisz! Przestań! Och, okej, przepraszam, poprawię się. Och, o nie, ogórek mi ucieka! I przepadł! Chwila, wiem, jak tu zaradzić. Pora zadzwonić. Tato, jestem głodna! Za długo ci to zajmuje. Spokojnie. O, przyszła zamówiona paczka. Tak, patrz na tę szatkownicę. Zrobi robotę za mnie. Wracam do sprawy z ogórkiem. Wystarczy, że włożę go do szatkownicy i docisnę tę dźwignię. Patrz na te plasterki. Teraz marchew. Ale kawałeczki. Och, a co z tą sałatą? Na górę. Proszę bardzo, Lizzie. Jej, mam widelec i w końcu mogę jeść. Ach, kocham ogórki. Szczególnie krojone. Pyszne. Dzięki, tato. Uff, co za ulga. Cieszę się, że ci smakuje. Jakich sztuczek używają wasi rodzice? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych fantastycznych filmików.